Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach na wyrównania reakcji pod punkt A. Hydrolizy trójpalmitynianu glicerolu w środowisku kwasowym. Ok, czyli zaczynamy tutaj od punktu A i mamy CH2OCl. Tutaj każda grupa jest taka sama, pochodzi od kwasu palmitynowego, czyli będziemy mieć C15H31. I jak mamy w środowisku kwasowym, to znaczy, że dodajemy tutaj wodę, a nad strzałką piszemy H+, bo to nam mówi o środowisku kwasowym. Dobra, jak mamy wodę, to tutaj tworzy nam się glicerol, czyli mamy grupę OH, bo to w końcu alkohol. Mamy tutaj trzy te grupy OH, więc przed wodą dajemy trójkę. Tym samym powstaną nam tutaj 3 mole C15H31 i tutaj wlatuje nam to w postaci kwasu karboksylowego, czyli grupa COOH. Podpunkt B. Zmydlania trójstearynianu glicerolu. Reakcja zmydlania jest pod wpływem NaOH. Więc tutaj zapisujemy sobie. I tutaj mamy mieć trójstearynianu, czyli C17H35. Tutaj potrzebujemy trzech grup OH, więc przed NaOH od razu dajemy sobie trójkę. To tak samo jak tu. Temperatura. I będziemy mieć tutaj 3 mole C17H35 i tu już nie kwas karboksylowy, tylko sól kwasu karboksylowego COONA. To teraz podpunkt C. Znowu mamy hydrolizę trójstearynianu glicerolu w środowisku kwasowym. Tutaj specjalnie tylko pogumowałam, bo A jest taki jak C, a B jest taki jak D, więc będą się tutaj tylko różnić końcówkami od danego kwasu. A tutaj mamy zmydlania trójpalmitynianu. I tyle. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.